Cześć! Cześć wszystkim! Witamy was w ogóle reaguję. Tak. I dzisiaj sobie zareagujemy na... Różne marki odzieżowe. Super osób. Wszystko zaczęło się od Julii Kostery, która... W sensie świat? Świat się zaczął od Julii Kostery, która wydostała się z teamu X i postanowiła założyć sklep, moi drodzy. Zaczęła się drama. No, co jest z tym dziwnego? To jest normalne, wszyscy jest muszą cykl. Mieć swoje sklepy. To jest cykl tak zwanych bezosobowości. jkostera.pl, poważna nazwa, poważna marka, poważne produkty, bluzy dresowe, są dresy. Szok. Są z takimi emoji, małpkami. Nie widziałem nigdy czegoś małpki, takiego. Takie są, takie są. Naprawdę? No, takie A różne. A takie też są? O Jezu, chyba też. Nie mówcie. Naprawdę, takie też. Ale super. No i normalnie byśmy się nie zajmowali tą sprawą, gdyby nie fakt, że dookoła jej sklepu, a umówmy się, tych sklepów influencerki jest milion, o czym jeszcze będziemy dzisiaj mówić, gdyby nie jej sklep skomentował Dawid Kwiatkowski. Kolejny super influencer. Który napisał to. Cześć Julka, nie znamy się, ale moi fani zaczęli podsyłać mi twoje story, na którym mówisz, że te dresy, które masz u siebie w sklepie, są ogólnodostępne jako krój. Niestety nie do końca tak jest. Sam dres, okej, nic innowacyjnego, ale razem z ludźmi, z którymi pracuję, przez długi czas metodą prób i błędów, dostawania i odsyłania sampli od szwalni, konstruowałem właśnie te dresy. Szerokość, długość czy typ ściągaczy w twoich dresach to moje wyliczenia i mój czas. Kaptur w twoich dresach, czy typ długość i zakończenie sznurków, czy przy bluzie, czy przy dresach, również praca moja i mojego teamu. Kolory niestety również. Zaniepokojony tą właśnie sytuacją już kilka dni temu, gdy do skrzynki wleciało mi twoje zdjęcie, które wrzuciłaś kilka dni temu tu, na Instagram, poprosiłem mój zespół o skonfrontowanie się tego ze szwalnią. Okazało się, że tak jak mówisz, mamy tą samą szwalnię, ale po wymianie argumentów z obu stron, mój zespół otrzymał przeprosiny za wykorzystanie gotowego, stworzonego przeze mnie kroju i wiadomość, że niestety nie da się już nic zrobić. Jako lekcję z tego wyciągnąłem, by zapewnić sobie bezpieczeństwo niepowtarzalności u innych osób moich projektów. Proszę, przyjmij tę wiadomość jako informacyjną, a nie jako atak. Trzymaj się. Był uśmieszek, ale domyślam się, że Dawid nie śmiał się pisząc tę wiadomość i jest za takie passive aggressive. No totalnie. Totalnie. Już do granic możliwości. Wiecie, publicznie pisać jeżeli ktoś komuś pisze, komentarz... nie chce, żeby to był atak, to jest atak. Tak, zwykle to tak jest. To jest ostateczne potwierdzenie. Super zabawnie. Super zabawnie. My po prostu zacieraliśmy rączki, bo wiecie, jak celebryci robią takie rzeczy w komentarzach, brzmi to super. Na to wszystko w tym samym komentarzu, komentując komentarz Dawida Kwiatkowskiego, odezwało się tajemnicze konto Damian Podłoga z Podłoga J4U. Wow, brzmi super. To jest ten? Jakiś tego? YouTube? To jest Bono. Nie, myślałem przez jakiegoś Grindra. To tak trochę brzmi. To okazuje się, że jest ważna postać w tej historii. Zaraz do tego wrócimy, ale co napisał Damian Podłoga? Cześć Dawid, nie znamy się osobiście, ale czuję się wywołany do tablicy. Jestem właścicielem firmy J4U, czyli firmy, która obsługuje cały swój sklep. Nie poznaliśmy się nigdy, nigdy nie byłeś u nas na miejscu. Nie projektowałeś osobiście żadnego z produktów. Do zrobienia tych dresów został wykorzystany uniwersalny szablon stworzony przez nas w szwalni. Wybór szerokości gumki, ściągaczy nawet tam nie ma i długości sznurka nie oznacza zaprojektowania dresów. Wybór kolorów również, bo jest to ogólnie dostępna baza kolorów, nie została stworzona specjalnie do tego projektu. Wszystkie szerokości, długości zostały skonstruowane przez nas. Jedyne co zmieniliście to kosmetykę i tutaj mogę przyznać rację. Nasza komunikacja jest od początku taka, dres to dres i nic się w tym nie zmieniło. Julka nie jest tu niczemu winna i wszystkie wątpliwości kieruj do mnie. Po pierwsze to jest takie podejście jak jakieś, nie wiem, banki i jakieś telefonie, czyli... nowy klient jest super stary, już nas nie obchodzi. No trochę tak. W sensie, myślę, że na miejscu Kwiatkowskiego to już długo bym tam nie miał sklepu. Ale on się ostatnio chwalił, że w końcu otworzył tak wyczekiwany sklep i zrobił tego takie duże I to było show. To był ten sklep. Uwielbiam to, gdy ktoś tak krzyczy, że otwiera swój gigantyczny sklep, wielkie otwarcie, a tak naprawdę to jest jakiś, nie wiem, podstrona na jakiejś platformie, nie? Tak. Yeah. Jakby, come on, nie? Dobra, ale jeszcze na to wszystko jest odpowiedź Kostery na stories. Zobaczmy. Odniosę się jeszcze do jednej sprawy, mianowicie Dawida Kwiatkowskiego, który ma ten sam krój dresów u siebie. Mamy po prostu tego samego producenta, ta sama osoba robiła nam stronę, ta sama osoba produkuje te dresy. Te dresy są jakby ogólnodostępne, w sensie krój,
ale to, co jest na nich jakby naszyte czy nadrukowane, to już jest kwestia indywidualna, więc po prostu to jest ten sam producent, tak? Produkowanie biżuterii, które jest, przypominam, ręcznie wykonywane w Polsce, w której są kamienie Swarovskiego, nie kosztuje złotówkę i ja sobie nie oddaję całej tej reszty. W ogóle uwielbiam to, że ona ma czas na zajmowanie się dresami pomiędzy maltretowaniem poprzedniego kota i obecnego. No, ten obecny nie chce poświęcać jej czasu, także wiesz, ma dużo czasu. Harvey nie może wchodzić na blat w kuchni, na którym teraz siedzi. I jak krzyczy do niego zejść, to on się strasznie jakby boi, w sensie on nie lubi tego czegoś, bo to jest taki odstraszacz, żeby go nauczyć, żeby nie wchodził gdzieś. No i się schował tam, no i teraz go nie wyjmę. I ma przecież dramy ze swoim Kacprlem Balalanskim, wielkim tym... to jest ten Karate Kid. No. Karate Kid. Ale już podobno nie są razem. Bo tak? Już sobie nie lajeczkuję zdjęć. O mój Boże. A jak sobie nie lajeczkujecie zdjęć, to wiadomo jak jest. A ja czasami zapominam ci polajkować. Co to oznacza? Że jesteśmy z przerwami ze sobą? Nie mam sumy. Demet, piszcie w komentarzach. No dobra, Damian. Damian nazywa się Walaszek, ten od podłogi. A ta firma, Jo4U, to jest firma, która zajmuje się, jakby to powiedzieć w skrócie, zarabianiem pieniędzy na influencerach. Oni sami o tym piszą na samej głównej stronie. Po prostu zróbmy razem biznes, ty zrób jak najmniej, daj nam swoje nazwisko, a my po prostu będziemy zarabiać. I jakby nie ma w tym nic złego, jest to legalne i jakby można to robić. Jakby największe gwiazdy, czy to muzyki, czy czegokolwiek innego, mają swoje mercze i zajmują się tym jakieś osoby, tak? No wiadomo. Taki Damian, Cher też ma takiego swojego Damiana, Madonna też. Więc to się dzieje i nie ma w tym nic złego. Gorzej, jeśli w takim sklepie, który ci ktoś robi i wiesz, że ta osoba po prostu współpracuje z innymi influencerami, gdy robisz z tego wielkie wydarzenie niemalże modowe i informujesz o tym jako przełomie w swoim życiu i unikalnych strojach na miarę, no nie wiem, Vivienne Westwood albo, nie wiem, Gucci. A okazuje się, że po prostu jesteś jedną z iluś tam postaci internetowych, która po prostu robi to samo. I nie bo ma... ile ich jest tak, tam? Ale i to jest super towarzystwo. Tak. Crushville, Mały Potworek. Oni wszyscy tam mają swoje dresy. Tak, właśnie u tego pana Damiana. I też Lexi nie ma... chyba nie. Lexi chyba ale nie. Też ma swoje dresy. Ostatnio mówiliśmy o tym w prasówce. Tak. Bo teraz wszyscy mają dresy, wszyscy potrzebują dresów i nie mogą po prostu kupić w sieciówce albo na przykład wyobraźcie sobie w second handzie za jakieś, nie wiem, 15 zł. Trzeba wydać na dres ile? No 200? To zależy. Dresy u pani Małego Potworka, dres Vegas Baby Pink. Girl, ja w ogóle uwielbiam, że cały jej asortyment to są po prostu nazwy jakichś miast albo stanów w Stanach Zjednoczonych, bo przecież Stany Zjednoczone są takie super, więc liczę Vegas Baby. Ona chyba żyje w latach 90., gdy była propaganda. McDonald's wchodził do Polski. Chyba wtedy. Już nie są takie super, już są przereklamowane. Obudź się, Angela. No więc u pani Małego Potworka dres różowy kosztuje 200 zł. Bez złotówki. U pana Dawida Kwiatkowskiego set, czyli góra i dół, taki z brzuchem wyciętym, bo wszyscy oczywiście mają takie jak crop pani top. Modelka, kosztuje 350 zł. To jest dla mnie jak promocja. Taki secik i jest to oznaczone jako hot stuff oraz exclusive. Ach, hot jest. I bardzo exclusive. Jest przyznasz. Bardzo exclusive. Tymczasem u pani Julii Kostery też secik z tej samej produkcji. No dawaj, bo też góra dół. To jest tą małpką taką, co wiesz, co te emoji no. Były fajne 5 lat temu. 349 zł, czyli złotówkę taniej niż u Dawida Kwiatkowskiego. Ale sprytnie, sprytne zagranie. To tak jak, wiesz, w sklepach, tych spożywczakach. Ale przyznam ci, że pan Crushville, bo to też ten sam sklep, nie sprzedaje dresów, w sensie spodni, sprzedaje bluzy dresowe. Albo jak się teraz mówi, bluzę hoodie. No. I taka bluza z napisem Mark Kreschel kosztuje 119 zł. I po prostu to są takie bluzy. Tak. I ja robiąc tutaj te screeny, tak sobie myślałem, że musimy podnieść cenę w naszym sklepie.
No, znaczy, no, jakby my też jesteśmy projektantami, na to wychodzi. Tylko, że my mamy sklep w sieci Celino i nie ukrywamy tego. A może właśnie powinniśmy mówić, że wiesz, że ręcznie szyte materiały sprowadzane z, wiesz... W ogóle zacznijmy od tego, dlaczego nie mamy dresów. Wiem. Bo one są ewidentnie teraz hot i każda szanująca się osoba sprzedaje dresy. Uwielbiam to w ogóle. Kiedyś to, wiesz, na stadionie dziesięciolecia było, teraz... Teraz jesteś w internecie, masz milion obserwatorów, musisz mieć dresa. Koniecznie dresa. Musisz po mieć, prostu bo, zwykły kolor dresa. No bo jak wiadomo, wtedy jesteś taki na luzie. Hot taki stuff exclusive. Taki jak my i w ogóle. Damn. No ale to jest normalne, tak po prostu to wygląda. Każda osoba musi mieć sklep. Są dwie drogi, mi się wydaje. No. Jedna droga to jest właśnie jakby podpisanie jakiegoś paktu z takim zewnętrznym sklepem, który robi za ciebie to, a ty tam, nie wiem, wymyślasz jakąś naszywkę, nie? A druga opcja to jest po prostu kupowanie w jakichś innych sklepach, czy to AliExpress, czy jakichś innych niszowych sklepach i sprzedawanie dokładnie tego samego, nie dodawanie nic absolutnie od siebie, tylko że drożej. Czy mówisz o pani Olci? Jak? Tak, zresztą poruszyliśmy już tematykę tego sklepu swego czasu, gdzie jakby... No te rzeczy niczym się nie różnią oprócz ceny, ale ostatnio po prostu już pojawiła się też następna drama, bo okazało się, że no zdarza się, że jakieś uszkodzone produkty po prostu od pani Olciak wychodzą, wyobraźcie sobie, i no wiecie, zdarza się. Nikt nie jest idealny i przy produkcji różnych rzeczy też zdarzają się niedociągnięcia, opóźnienia w terminach i tak dalej. To wszystko się zdarza na całym świecie, moi drodzy. Słuchajcie, problem pojawia się wtedy, gdy jakby piszesz ze sklepem i sklep tak ci w ogóle nie odpisuje. Tak. Cię ignoruje, albo zaczyna właśnie, a później nie przestaje, albo odpisuje w jakiś taki, bym powiedział, trochę bezczelny sposób. Bezczelny i olewczy. Odpowiedź na maila sweter. Dzień dobry, nie otrzymała pani żadnego odzewu. Z tego, co dostałam informacji na temat pani zamówienia, kontakt przez Instagram nie był utrudniony, a sprawa jest w toku. Dlatego jeśli zaczęła pani wyjaśnić sprawę przez Instagram, nie mailowo, tam proszę kreować wiadomość. Musi być zachowany porządek w dokumentacji. Tak mam ten fragment. Porządek w dokumentacji, czyli mailów i Instagrama. Wiadomość na Insta. I co, oni to archiwizują i później w segregatory screeny wstawiają? Po pierwsze, znaczy to jest taki zlewcze i to mi trochę też kojarzy się z tą superprojektantką. Którą? Jest wiele superprojektantek w tym kraju. Z tą, co nie szyje dla większych kobiet, jak ona się nazywa, ta fanka przy BFF. O Boże, Patrycja jakaś tam. Tak, Kujawa, robiliśmy też o niej prostówkę. Fantastyczna postać, też obsługa klienta na podobnym poziomie, tak. Takie passive aggressive w ogóle z pieprzej dziadu, nie? I uwielbiam też zawsze u nich, jak kończą tego maila, pozdrawiam, tutaj jest Moel Team. I właściwie nie wiesz, z kim piszesz, tak. Wiecie, o co chodzi? Nie możesz, mega nieprofesjonalne. Nie możesz do nikogo się odnieść, ani nawet złożyć skargi czy coś, po prostu nie wiesz, kto to jest, bo oni przyjmują od ciebie pieniądze, ale nawet cię nie przedstawią. Tak. Nie są bezimienni po prostu. Tak, jest to mega słabe i jakby wiecie, o co chodzi? Chodzi o to podejście, bo to, że się zdarzają fuck-upy, wszystkim na świecie się zdarzają te fuck-upy, nam również, i nie wpadłbym nigdy, żeby pisać w ten sposób do kogoś, i tak, seniora. Wiesz, a po prostu ta osoba, jak rozumiem, napisała w kilka miejsc, ponieważ nikt jej nie odpisywał, no więc tak. Napisała w inne miejsce i to jest absolutnie normalne. I chyba nie doczekała, no przykro mi. W naszym sklepie wszystkie wzory, które widzicie, są naszej produkcji. I tak. To mogę jakby powiedzieć, Poplułem cię. Aż mi ten na nosek coś to, bo to jest nawilżem. Nawilżecz powietrza. Nawilżecz powietrza. Ale naprawdę, Patryś siedział kilka dni temu i robił nowy wzór, a tam powiedział, bo co on zrobić. Okazałem. I Patryś rób, i Patryś tam siedział i pisał. Tak, każdy z wzorów jest naszym pomysłem i naszym tworem. I jakby tyle, no ale jakby co? No i nie robimy wokół tego takiego szumu. A może, musimy. Może ten, powinniśmy sznurki też robić długość, sprawdzać. Sznurki od dresów i później jak Kwiatkowski mówić, że... To jest mój sznurek! Że siedział nad tymi sznurkami dwa lata. Uwielbiam, że on więcej już nie odpowiedział nic na to. No bo jakby pan Damian Podłoga go trochę zagiął. Ale... Zwłaszcza, że jest jeszcze właścicielem jego sklepu. Znaczy wiecie co, prawda jest taka, podsumowując, że oni wszyscy się nawzajem po prostu zagryźli i wkopali. Jest to, to jest super śmieszne. Bo my nic nie musimy robić. My możemy tylko sobie o tym gadać. A oni sami to robią. Tak, jakby oni ze sobą musieli, ktoś od Kwiatkowskiego i ktoś od Podłogi ze sobą pogadać i jakby doszli do jakiegoś kompromisu, ale po prostu u Kwiatkowskiego pękła żyłka. Tak. Być może fanki jakoś go tam szturchały, bo no ja tak, widziałem też tak. Zalew fanek Kwiatkowskiego tak. U Estery.
Postaram. Więc on po prostu nie mógł się powstrzymać, rzucił ten passive aggressive i w tym momencie po prostu ten podłoga też musiał zareagować, bo pewnie Kostera zaczęła tam krzyczeć, że jak to, dlaczego on mnie to robi, nie? Na pewno tak było. I wtedy oni tak naprawdę wkopali też siebie, bo przyznali się, że te ciuchy Kwiatkowskiego praktycznie nic nie miały z nim wspólnego. Czyli tak. Okej, przyznali, że Kwiatkowski skłamał, co też jest średnie, bo jest ich jakby współpracownikiem, więc tak go wkopują. Ale oni jakby też się na to zgodzili i tego chcieli, więc można domniemywać, że ci wszyscy klienci właściwie nie mają wiele z tym wspólnego. Tak. Bo to wszystko jest gotowcami, co oni sami napisali w tym komentarzu. I po co? Po co to wszystko? Znaczy, ja wiem, że po co od ich strony. Z ich strony po to, żeby wyciągnąć hajs. Tak. Bo jakby cokolwiek, co jest związane z tymi osobami, to się przyda, a wiadomo, dresy, no to jakby, jak można odmówić, nie? Tylko po co ludzie to kupują? Nie wiem. Znaczy, ja jestem tego zdania, że merch u artystów czy ludzi chociażby popularnych jest jakby, nie ma tutaj o czym gadać, bo po prostu jeśli są ludzie, którzy chcą to kupić, no to jakby kupują. Ja też sobie kupuję merch, czasami Madany, Cher czy kogoś tam. Problem polega na tym, że jeśli robisz dookoła tego całą otoczkę exclusive, jak było to u Kwiatkowskiego, to po prostu ściema, no. I po prostu ordynarnie kłamiesz, to jest to po prostu kłamstwo. I po co coś takiego robić? Wypuść sobie te dresy, wypuść sobie je choćby za 3000 i 5 osób to kupi, ty zarobisz, firma zarobi, ale nie rób wokół tego otoczki, jakby to była po prostu, jakbyś siedział i misternie tkał tę bawełnę i po prostu mierzył te sznurki, bo tak nie było i wszyscy o tym wiedzą. Dajcie znać, co wy myślicie i co jeszcze. I zapraszam do naszego sklepu. Nie będziemy tutaj robić jakiejś wielkiej wokół tego inby, ale jeśli macie ochotę i coś wam się spodoba, możecie se kupić. A jak nie, to widzimy się i tak w następnym odcinku. Pa! Pa.